Jerzy Giedroć, twórca i redaktor paryskiej kultury. Najbardziej wpływowego periodyku wydawanego na emigracji. Współtwórca z Juliuszem Mieroszewskim koncepcji polskiej polityki zagranicznej, w tym polskiej polityki wschodniej. Juliusz Mieroszewski. Główny polityczny publicysta paryskiej kultury i twórca jej myśli politycznej. Autor koncepcji UBL. Nawiązania przez Polskę ścisłej współpracy z Ukrainą, Białorusią i Litwą. Paryska kultura. Miesięcznik, którego założycielem i można powiedzieć... Osobą, instytucją dla całego środowiska skupionego wokół tego czasopisma był Jerzy Giedroyć. Miesięcznik, który jest identyfikowany w kręgu emigracyjnej myśli politycznej z koncepcją z jednej strony rewizji tego, co w samej paryskiej kulturze nazywano pewnym dogmatyzmem w myśli politycznej emigracji po 1945 roku, a więc z traktowaniem jako aksjomat tego, że powinnością polskich elit politycznych jest dążenie do powrotu Polski, gdy chodzi o granicę wschodnią do tak zwanej granicy ryskiej, a więc tej ustalonej traktatem z 1921 roku, a więc w skrócie obecność Wilna i Lwowa w Rzeczypospolitej nie, podlegało, nie podlegała dyskusji w szerokich kręgach polskiej emigracji, a z drugiej strony to samo środowisko skupione wokół paryskiej kultury. No, snuje dalekosiężne plany polityki wschodniej, którą tą koncepcję w skrócie nazywano koncepcją UBL, w jakimś sensie nawiązującą do dawnej koncepcji, którą identyfikowano z takimi środowiskami przedwojennymi jak Bunt Młodych, Adolf Bocheński, ale to tylko do pewnego stopnia. W każdym razie bardzo ciekawa. Koncepcja bardzo No bo Piedroj, się... szef kultury, był tego środowiska, o którym mówisz, Buntu Młodych i Bocheńskiego, też jednym z liderów, jednym z twórców. To było takie środowisko, można powiedzieć, post, myśli post trzykowskiej. Oni sami się nazywali środowiskiem myśli imperialnej. Tak. Ale jednak pierwszym politycznym piórem paryskiej kultury był Juliusz Mieroszewski. To... Bo w ogóle dlaczego o tym mówimy? Bo nie to, żeby pogadać sobie o historii, no tyle tylko, że ten koncept polityki wschodniej, on w dużej mierze został zrealizowany i te problemy, które postawili, postawiła kultura, chyba są problemami i zagadnieniami do rozwiązania po dziś dzień. Tak mi się wydaje. Dlatego o tym mówimy. Niedawno prezydent Ukrainy, Władysław Zeleński, w czasie oficjalnej wizyty w Polsce na dziedzińcu Zamku Królewskiego wspominał Jerzego Giedrojcia, jego koncepcję, która mówiła o tym, że kośćcem ładu politycznego trwałej architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej powinno być porozumienie między Polską a Ukrainą. To wyjdźmy od tej wyjdźmy od, wy, 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 idźmy do samego początku, do. Do, do tej koncepcji, do narodzenia tej koncepcji, bo tak naprawdę ona jest koncepcją nazwa, nazywana polityką giedrojciowską, czy koncepcją giedrojcia, ale rozwił, rozwinął ją i opisał współpracownik Giedroycia, Juliusz Mieroszewski. Ja przed naszą rozmową e, wszedłem na stronę kultury paryskiej. I te książki, te artykuły, no każdy z nas, tu możemy tylko Państwu to polecić, tak, żeby się z tym, z tym zapoznać. One są dostępne w wolnym do, do, dostępie. Książka, ja polecam ściągnięcie, bo można sobie te książki ściągnąć, można zobaczyć ten dorobek kultury i książki Miereszowskiego można ściągnąć. Jedna z tych książek, która, za, zawierają, która zawiera główne artykuły publicystyczne Mieroszowskiego na temat tej koncepcji, to jest książka Materiały i Refleksje do Zadumy. I w tej książce te kluczowe artykuły. Które są zatytułowane Polska Ostpolitik, Polska Westpolitik i artykuł Rosyjski Kompleks i Obszar ULB. One zawarte są właśnie w tej, w tej książce. Mieroszewski to pisał, ale uważało się, że to są idee również Giedroycia. Z pewnością tak, ale Mieroszewski pod tym podpisywał się Jerzy Gedrojc. No, twierdził, i pisał wprost o takich bolesnych nie tylko dla Polaków żyjących na emigracji rzeczach, że musimy wyrze wyrzec się tak naprawdę myśli o tym, że kiedyś powrócą nasze Kresy Wschodnie do Rzeczypospolitej, że kiedyś ponownie Lwów i Wilno będą polskie, bo to jest cena właśnie do przyciągnięcia do Polski tych narodów, i to jest klucz sprawy rdzeń tej koncepcji, przyciągnięcie do Polski tych narodów, które są między Polską a Rosją, czyli Ukraina, Litwa i w dalszej perspektywie również Białoruś. Miroszewski pisze w jednym ze swoich tekstów, że my jesteśmy, my jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do tej idei Jagiellońskiej, chlubimy się, że nasza kulturowa atrakcyjność doprowadziła do polonizacji ruskich. Litewskich elit w czasach I Rzeczypospolitej, ale dla tamtych narodów, pisze Mieroszewski, to jest przekleństwo. I to jest właśnie chyba jeden z kluczowych momentów, na który zwróciłeś uwagę tego e, myślenia, bo on mówi coś więcej. To nie jest tylko przekleństwo, to jest polski imperializm. E, I y, Mieroszewski mówi, Mieroszewski i Giedroć mówią, że z rosyjskim imperializmem. Nie możemy walczyć za pomocą imperializmu e, polskiego. Ja zwracam na to tak dużą teraz uwagę, na tę myśl, którą tu przytoczyłeś, bo mamy cały czas takie pomysły i po dziś dzień pojawiają się pomysły właśnie jagiellońskie Unii na przykład polsko-ukraińskiej e, i one wynikają właśnie chyba z niezrozumienia, e, niezrozumienia tej, tej głównej myśli Giedroycia, bo to nie jest ta koncepcja Gedrojcza mieroszewskiego to nie jest powrót do Federacji Jagiellońskiej. To jest ta, ta, ta koncepcja, ona zakłada pewien związek, ale ten związek ma charakter luźniejszy. To jest związek oparty na pewnym politycznym przede wszystkim sojuszu koniecznym dla tych państw, żeby w tej sytuacji, bo cały czas też Giedroć i, 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 i Miroszewski są w tej sytuacji i, i postrzegają sytuację pomiędzy Polską, jako kraju położony pomiędzy Niemcami a Rosją, Rosją e, sowiecką, i odzyskanie niepodległości, ich recepta na odzyskanie niepodległości, bo też musimy o tym powiedzieć, tak, ta ostpolitik ich. To jest tylko element. Chodzi o to, tak naprawdę, żeby Polska odzyskała niepodległość. To jest najważniejsze. I ich teza jest taka: nie da się uzyskać niepodległości nie tylko bez porozumienia, bez porozumienia z Ukrainą, Białorusią i Litwą, jakkolwiek to jest kluczem ale również zakłada pewien rodzaj, w pewnej perspektywie, porozumienia z, również z, z Rosją, ale chyba raczej Rosjanami i społeczeństwem rosyjskim, czy społeczeństwem sowieckim, czy postsowieckim, a z drugiej strony z Niemcami. Tak, w tym ostatnim kontekście przypomina mi się takie powiedzonko Miroszewskiego, który stwierdził, że problemem nie tylko w polskiej polityce nie tyle był brak realizmu, co raczej brak wizji. No, w tym sensie można powiedzieć, że rzeczywiście wizji mu nie brakowało. Gorzej z tym realizmem, gdy chodzi o nadzieję na budowę demokratycznego społeczeństwa w Rosji. Ale porozmawiamy o Niemcach, ponieważ krąg paryskiej Chociaż kultury. Przecież o Rosji też chyba warto będzie jeszcze chwilę powiedzieć. Z pewnością, bo w kontekście niemieckim ta kwestia, ta kwestia wypłynie, bo krąg paryskiej kultury, Gedroć Mieroszewski, zazwyczaj nam się kojarzy z polską wersją Ostpolitik. Porozumienie z Ukraińcami, z Litwinami, z Białorusinami. Natomiast co z Niemcami? W 1961 roku, przypomnijmy to jest trudny moment kryzys berliński. Komuniści stawiają we wschodnim Berlinie mur. W zachodnich Niemczech ukazuje się książka Mieroszewskiego pod tytułem Czy Niemcy powrócą na wschód? Książka jest w języku niemieckim i Mieroszewski zawar tam jak zawsze w jego publikacjach parę takich perełek, bardzo ciekawych analiz i obserwacji, od chociażby to, że Niemcy to nie są żadni imperialiści to są zwykli zdobywcy bo żeby byli imperialistami to powinni wiedzieć jak się buduje imperium używając dwóch słów wpływ i kontrola więc powinni bardziej się ubrytanić jak pisze Mieroszewski czy uczyć się od brytyjczyków jak prowadzić naprawdę dalekosiężną i trwałą politykę imperialną natomiast jego wizja tego co ma się stać z Niemcami po 1945 roku Początek szóstej dekady XX wieku, Mieroszewski pisze, że z punktu widzenia polskich interesów najlepiej by było, gdyby Niemcy były zjednoczone, ale uwaga, zneutralizowane. Dziwne, jak na wizję y, człowieka, no, związanego jednak z antykomunistyczną czy niekomunistyczną przecież emigracją powojenną, a tutaj mamy do czynienia z. Tezami, które przecież w sowieckiej polityce także pobrzmiewały po 1945 roku, bo no przecież sam Stalin w pewnym momencie mówił, że dobrze, niech Niemcy będą zjednoczone, ale zneutralizowane. Tak, ale potem, w 10 lat później, w 1973 roku, w tym artykule, o którym wspominałem, Polska West polityk, on wyraźnie mówi, że kluczem do. Zdefiniowania polskiej polityki zachodniej, czyli przede wszystkim polityki wobec Niemiec, to jest jednak najpierw uregulowanie spraw na wschodzie. Czyli kolejność powinna być mniej więcej taka, że najpierw powinien rozpaść się Związek Sowiecki, Polska miała odzyskać niepodległość, podogadywać się z krajami, którym graniczy na wschodzie i w, dopiero wtedy regulować i definiować swoją nową doktrynę zachodnią. I jakkolwiek trzeba właśnie wskazać, że on bardzo widzi, on już widział ten dylemat jeśli idzie o polską politykę zachodnią, dylemat pomiędzy, który moglibyśmy tak nazwać dylematem pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem i z tego artykułu z 1973 roku, moim zdaniem, wynika, że skłaniałby się do jakiejś bliższej, kontynentalnej e, kooperacji e, z Niemcami. Tak więc też można powiedzieć, że w tym myśleniu e, kultura była tym czynnikiem, który zakładał Porozumienie z Niemcami jako jedno z podstaw polskiej polityki zachodniej. Być może tak było na pewnym etapie. Ja chciałem powrócić do tej książki z 1961 roku mierszewskiego, która ukazała się w Republice Federalnej Niemiec. Tam on napisał takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło, zwłaszcza patrząc na mandry obecnej niemieckiej polityki w kontekście. No, właśnie relacji wschód-zachód czy zachód-rosja. Mianowicie Mieroszewski w 1961 roku pisze tak, że y, może się okazać, że dalekosiężne interesy Republiki Federalnej i Niemiec nie będą spójne z interesami Paktu Północnoatlantyckiego. No tak, y, bo y, niewątpliwie i Mieroszewski, i dosyć dobrze też odczytywali politykę europejską i starali się to już z tego wynika, co mówiliśmy wpisać Politykę polską, w ten całokształt polityki europejskiej. Co charakterystyczne też jest, moim zdaniem, to, że właśnie w tych artykułach z początku lat 70. Mieroszewski jest przeciwnikiem koncepcji odprężenia, koncepcji détente. On uważa, że koncepcja odprężenia, czyli porozumienia wschodu i z, zachodu i z zachodem, wcale nie sprzyja pokojowi, że cała koncepcja odprężenia daje czas Sowietom, daje pieredyszkę Sowietom i że odprężenie, procesy odprężeniowe służą Przedłużeniu żywota ustroju komunistycznego czy porządku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej i dlatego, dlatego są szkodliwe. To też jest bardzo ciekawa i ważna, moim zdaniem, myśl Mieroszewskiego. Tak. I te słowa warto zapamiętać, zwłaszcza jeżeli czytamy. Różne bardzo ostre głosy krytyczne wobec myśli politycznej paryskiej kultury, właśnie tej artykułowanej przez Juliusza Mieroszewskiego, że była zbyt naiwna wobec komunistów, że zbyt miękka. Takich oskarżeń w świetle tych słów Mieroszewskiego o detant tak łatwo wypowiadać. Nie może. No może jeszcze na koniec wróćmy do tej, do tej Rosji, bo to też jest ciekawe z, z punktu widzenia naszego i, 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 i z punktu widzenia dzisiejszej polityki polskiej zagadnienie, czyli porozumienie z Rosją. Mieroszewski wierzył, że porozumienie z Rosją w jakiejś perspektywie jest możliwe, ba, chyba dla polityki polskiej również jest konieczne, tyle, że jego recepta Polegała na tym, że mówi, żeby nie dogadywać się z elitami komunistycznej władzy, tą komunistyczną oligarchią, ale grać na porozumienie ze społeczeństwem. Że tu jest klucz do naszego porozumienia. Z Rosją, że jeśli porozumiemy się ze społeczeństwem, to to porozumienie będzie możliwe. No i dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której się wydaje, że. W której się wydaje, że Miroszewski akurat w tym przypadku był bardziej wizjonerem niż realistą. Tak, że nie miał, że nie miał, że nie miał e, e, racji. No ale to jest tu, przed tym problemem rosyjskim będziemy stali, ten problem rosyjski będzie dla polityki. Polskiej w najbliższych pewnie dziesięciolecia wisiał ni niczym miecz Damoklesa.